testowałam buty Adidas Madoru, buty, które ogólnie nie są przeznaczone do treningu, ale do biegania. Testowałam je dlatego, ponieważ mam bardzo duże problemy z Achillesami i tak naprawdę buty treningowe, czyli te, które stricte nadają się na salę, niestety nie odpowiadają mi, ponieważ ten Achilles wtedy jest bardzo dużo, bardzo mocno odczuwalny. Adidas Madoru to są buty, które wypróbowałam na treningach i uważam, że są butami bardzo fajnymi i wygodnymi. Nadają się, nie wiem jeśli chodzi o bieganie, ale nadają się na pewno na salę, na treningi, ponieważ mój Achilles nie był odczuwalny tak bardzo, czyli buty się spisują, dlatego że ich podeszwa, szczególnie w tylnej części, jest podwyższona, co sprawia, że moje nogi odpoczywają. Cały but jest dosyć miękkim butem, ale nie za miękkim oczywiście. Zgina się tam, gdzie powinien się zginać, czyli w 1/3 długości. Fajne w tych butach jest to, że buty oddychają, czyli nie ma tutaj skóry, jest materiał i tak naprawdę podczas dużej ilości treningów, czyli jeżeli mam na przykład 3 godziny treningu dziennie i jedne zajęcia po drugich, to tak naprawdę zmieniam tylko skarpetki, a buty fajnie oddychają, nie czuję zaparzenia stopy, więc to jest fajne. Są ładne, bo są na przykład różowe, to jest mój ulubiony kolor od niedawna. Wyglądają fajnie, prezentują się fajnie jak dla kobiet, więc jeżeli miałabym polecić, to bardzo, bardzo serdecznie polecam takie buty. Co jest jeszcze zaletą, że na sali fitness nie ślizgają się. Mają przyczepność dosyć dobrą, nie powodują tego, że się ślizgamy, czyli jak najbardziej też. To jest następny plus, jaki tym butom przypisuję, ponieważ mi one sprawiły bardzo duże zadowolenie, jeżeli chodzi o trening w pomieszczeniu, trening fitness, więc bardzo serdecznie zapraszam do zakupu, do obejrzenia butów Adidas Madoru. Dziękuję bardzo.